Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną prognozę. Dzisiaj o tym, co możecie się spodziewać w nadchodzącym maju, co musicie wiedzieć o kolejnym miesiącu. Jak już wiecie, Merkury jest w biegu prostym, ale nie należy się śpieszyć, nie należy robić nic na siłę, dlatego że planeta komunikacji znajduje się w znaku barana, a jak wiecie, tutaj energia ognia, do której potrzebna będzie przez cały miesiąc dużo cierpliwości. Na początku maja nastroje są jeszcze bardzo straszliwe, nerwowe, a może i nawet agresywne i szybko może ktoś nas zaatakować lub my kogoś możemy obrazić, dlatego bym uważała na słowa czy też w komunikacji wszelkiego rodzaju. Mars, planeta energii, planeta działania, planeta inicjatywy także znajduje się w znaku barana, co oznacza, że otacza nas bardzo energia konfliktowa, kłótliwa, czasami złośliwa i trudno będzie się w pewnych momentach powstrzymać, co oznacza, emocje mogą osiągnąć zenitu. Ponieważ Pluton zatrzymuje się w znaku wodnika i rozpoczyna się jego bieg wsteczny, ostatni do znaku koziorożca, powróci tutaj na te punkty, gdzie się znajduje pod koniec roku, dokładnie 2 września, powstanie dużo ciśnienia, dużo napięcia, które będzie szukało rozładowania, ujścia i rozpocznie się temat gry o władzę. Zastanówcie się sami, w jakich tematach, w jakich projektach angażujecie swoje serce, w co chcecie się zaangażować. Pozostałabym jasna, szczera i prawdziwa wobec siebie. Nie unikajcie konfrontacji, mówcie, co wam nie pasuje, ale spokojnie i czas jest dobry na wyjście z tego, co o niej jest twoje. Nie wchodziłabym na pewno w destruktywną energię, która będzie się dookoła pojawiała. Pluton, powracając jesienią na te same punkty, na pewno będzie sprawdzał na naszą osobistą prawdę. Jeżeli angażujecie się w jakieś wizje, w jakieś plany, w jakieś projekty całym sercem, nie musicie o tym nikomu opowiadać, róbcie swoje, przemyślcie strategię. Jeżeli potrzebujecie do nowych planów ludzi, przekonajcie do słuszności swoich projektów, ale bez nacisku, bez gierek, bez przechwalania się czy grania emocjami innych ludzi. Z drugiej strony nie pozwoliłabym się i nie dałabym się sprowokować czy zastraszyć. Pokazałabym się raczej profesjonalna, odpowiedzialna, bowiem Mars od 1 do 8 czerwca rzuca wszystkim wyzwanie, nawołując do ataku, do walki. Preferuje szybkie decyzje bez przemyślenia, dlatego zastanówcie się, czy chcecie wchodzić w tą walkę, w te gry, energię ognia, czy chcecie na prowokację reagować prowokacją. Szczególnie będą prowokowane oczywiście baranki, wagi, raki i koziorożce. Wenus także zbiega, stoi niekorzystnie do Plutona, czyli w relacjach wszelkiego rodzaju, czy to miłosnych, czy to na przykład z dziećmi, czy to na przykład w profesji, może pojawić się strach, zazdrość, obawy, kontrola, presje, czy też lęki wszelkiego rodzaju, które na pewno nie pomagają związkom, a już na pewno nie miłości. Ważna będzie także kultura osobista i zdefiniowanie dokładnie swoich wartości, na których chcecie opierać daną relację. Zastanowiłabym się, gdzie potrzeba kompromisu, jak radzicie sobie z odmiennymi poglądami i niekoniecznie stawiałabym swojego partnera czy partnerką właśnie czy jakichś warunków, czy też pod ścianą, ale zastanowiłabym się, co należy zmienić w sobie. Popatrz na sytuacje kryzysowe, które mogą się pojawić w pierwszej połowie maja, jako szansę do rozwoju czy też do ewolucji. Pluton retro będzie ułatwiał w zastanowieniu się nad potrzebami w danych związkach, wspierając nas w zmianach i transformacji, wyjaśnianiu,
swoich największych potrzeb i pragnień, uwalnianiu się z negatywnej energii, dręczących uczuć, ale także, aby każdy dostrzegł, na jakich obszarach życia niezbędna jest korekta i poprawki. A może właśnie trzeba się pozbyć zachowań, które utrudniają życie i zrobić porządek do 8 maja, ponieważ wtedy rozpocznie się nowy cykl Księżyca. 6 i 7 maja zwracaj uwagę na komunikację. Impulsywne, bolesne komentarze psują bowiem nastroje, doprowadzając do kłótni i tworząc negatywną dynamikę w związkach. Dlatego w tym miesiącu będzie ważne, milczenie jest złotem. Dobry moment na autorefleksję, zastanowienie, co cię motywuje i pozostania w pozytywnej wibracji w tym pięknym miesiącu. Nieuwaga, niecierpliwość może doprowadzić do błędów również w ruchu drogowym. Dlatego nie rób nic za szybko, nie rób nic w stresie, bez przemyślenia. Uran bowiem w tym miesiącu w różnych konstelacjach przynosi szybkie, nagłe, nieoczekiwane zmiany, załamania, nawet rozerwania, które są nie do poprawienia. 8 maja mamy supernów księżyca w znaku byka, który sprzyja zasadzeniu i wykreowaniu coś nowego, coś na stałe lub właśnie czegoś, co zbudujecie na trwałych fundamentach, korzystnych warunkach i również przyniesie to zabezpieczenia finansowe długofalowe. 12 maja, piękna konstelacja. 12 mamy Dzień Matki w niektórych krajach i 26, ten 12 ma lepsze konstelacje. Księżyc znajduje się w znaku raka, a 26, na przykład w Polsce, jest Dzień Matki. Już dzień będzie miał zupełnie inny nastrój, ale w oba dni będzie można uszczęśliwić mamy i okazać swoją wdzięczność. Od 13 do 18 maja pojawią się bardzo sprzyjające konstelacje do zmian, które jednak trzeba będzie szybko wykorzystać. Najpierw Słońce spotyka się z Uranem, następnie z Jowiszem, aspekt szczęścia, radosnych zbiegów okoliczności, czy też szczęścia spadającego z nieba i protegowane będą byki, panny, koziorożce, raki, ryby oraz skorpiony lub jeżeli masz planety w tym znaku od 23 do 28, czyli w znaku byka. Szczęście trzeba łapać bardzo szybko, dlatego że może szybko umknąć. Od tego momentu można realizować plany, można podążać za swoimi wizjami, można unowocześniać swoje projekty i zastanowić się, co naprawdę wdrożyć w życie, co chcecie zrealizować. Nawiązuj kontakty z ludźmi o podobnych poglądach, którzy cię wspierają, którzy cię inspirują i poszerzają twoje horyzonty. Od 13 do 19 mamy jednak również krytyczną konstelację Plutona z Merkurem, który wskazuje nie tylko na trudne i krytyczne rozmowy, kontakty, nawet zerwania, manipulacje czy konfrontacje z przeznaczeniem i uważać powinny przede wszystkim wodniki, byki, skorpiony oraz lwy. 18, 19 i 20 maj znowu Uran, planeta nagłych, nieoczekiwanych zmian, zapowiada niespodzianki w miłości. Możesz się nagle zakochać, możesz się nagle odkochać, możesz przeżyć przygodę, duże szanse dla singli na satysfakcjonujące związki oraz miłe suweniry, szczególnie jeżeli jesteś koziorożcem, bykiem, panną, rakiem, skorpionem oraz rybą. Świetny dzień na wycieczki, imprezy, spotkania, świętowania, przyjaźnie, ale także poprawy finansowe. Bardzo dużo dobrej energii, dużo romantyzmu, znaki stałe podczas tych dni nie powinny ryzykować finansowo. Od 16 do 20 Mars spotyka się w znaku barana z węzłem karmicznym północnym. Teraz będą podejmowane bardzo ważne decyzje i nikt nie będzie akceptował połowiczności czy też kompromisów, nawet jeżeli zabraknie poczucia bezpieczeństwa. 23 maja pełnia w znaku Strzelca z wyjątkowymi konstelacjami. Jowisz spotyka się z Wenus, duże szczęście z małym szczęściem, i następnie z Neptunem,
czas na świętowanie miłości, ekspansji, wszystkiego, co piękne, wszystkiego, co dobre, co harmonijne. Miód na serce, bardzo empatyczna pełnia, korzystna dla lwa, wodnika, strzelca, barana, wagi, bliźniąt, ale także znaków ziemi. Od 20 do 26 Pluton będzie pomagał w realizacji marzeń. To, co było wyobrażeniem, to, co było fantazją, to, co było tylko wizją, teraz może być wprowadzone w życie, gdy Wenus 25 przejdzie do znaku bliźniąt, ustawiając się pozytywnie do planety transformacji. Także znaki ognia i znaki powietrza mogą liczyć na trwałe i głębokie relacje. 26 bardzo ważny dzień. Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji, przechodzi do znaku bliźniąt, gdzie pozostanie dokładnie do 10 czerwca 2025 i tutaj czuje się tak w sobie. Natychmiast zmieni się aura, energia i sceneria. Ponieważ jego pozycja jest nie za bardzo korzystna, przynosi dużo kontaktów, dużo znajomości, dużo wiedzy, dużo wycieczek, ale niekoniecznie będzie to stałe i miało jakość. Nie jest to tak jak z Jowiszem w byku, że robimy coś naprawdę na stałe i jest to zabezpieczone. Szczęście z Jowiszem w znaku bliźniąt przychodzi i może szybko odfrunąć jak motyl, dlatego patrzałabym, aby to szczęście złapać, aby to dobrze zabezpieczyć i aby to szczęście nie przeleciało Wam przez ręce. Jak ten Jowisz będzie wpływał na każdy znak zodiaku, opowiem w horoskopie dla wszystkich znaków zodiaku, które postaram się umieścić do 1 maja. Ale bliźnięta, wodniki, wagi, lwy, baranki, strzelce będą miały opozycję. Na pewno będą się dużo uczyć, na pewno dużo się będą rozwijać, szkolić, brać udział w kursach, warsztatach, czy rozpoczną nowe hobby, zaktualizują swoją wiedzę zawodową, czy też zajmą się nowymi pomysłami, poznają dużo ludzi. Podczas Jowisza w znaku bliźniąt. Na pewno powstanie wiele nowych biznesów w internecie, promowanie tych biznesów, energia entuzjazmu, energia radosna, beztroska, flirtu, pogawędki wszelkiego rodzaju, które mogą być szczególnie te powierzchowne, uważane za jakieś mądrości. Tymczasem tego samego dnia, 26, Mars wchodzi na miejsce punktu zaćmienia, które mieliśmy w kwietniu. Pamiętacie, 8 kwietnia było totalne zaćmienie Słońca w znaku Barana i planeta energii będzie zachęcała i namawiała do rozpoczęcia czegoś nowego, czegoś pionierskiego. W zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym otoczeniu, aby wprowadzić więcej radości życia w swoje istnienie. Z pozycji Jowisza najbardziej muszą uważać strzelce, opozycja ryby, panny, bliźnięta. I wiele zmieni się w nauczaniu, w internetach, w komunikacji, w handlu, w zatrudnieniu, podróżach, mediach, przekazie informacji, czy też pojawią się nowe media w internecie, w prawach i przepisach Jowisz, które nie będą koniecznie korzystne, ale może będzie na przykład na pewno dużo taniej. Od 27 do 29 maja Mars spotyka się z Chironem w znaku Barana, nadając tym dniom aurę bólu, wrażliwości, krzywdy, a może także agresji. Dlatego zachowałabym ostrożność, aby w gniewie, złości nie dotknąć kogoś innego. Może to bowiem skończyć się wszystko smutno, czy też tragicznie nawet smutno. I na koniec wypisałam dobre dni, złe dni do zapisania. Złe dni, 1 maja, wysokie napięcie, bezkompromisowość, tematy walki o władzę, zdrady, zazdrość. Pluton w tym dniu zatrzyma się i będzie rozpoczynał bieg wsteczny, ale jednak stoi tak jak gdyby w miejscu. Zauważcie, obserwujcie ten dzień, 1 maja, każdy będzie miał czas, jak energia będzie się zmieniać dookoła ciebie. Oraz od 29 do 31 maja
niepokoju, agresji, prowokacji, nadreakcji, szokujące wydarzenia, ale także możliwe wypadki. Dobre dni, 3, 4 maj, determinacja, siła, dobre wykonanie wszystkich zadań, umiejętność wpływu na innych. 18 maja, nowe perspektywy, nowe szanse, entuzjazm, kreatywność, inspiracja, pokój, szczęście. I 22 i 25 to chyba najlepsze dni: uznanie, wsparcie, moc twórcza, poprawy źródeł finansowych, nowe źródła finansowe, poprawy finansowe, dobra ręka do interesów, do biznesów, do pieniędzy, szczęście, miłość i opieka nieba, szczęście spadające z nieba. Na dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, zapraszam do kontaktu. Informacje znajdują się pod nagraniem i także na mojej stronie www.astroveritas.com. Życzę wszystkim wspaniałego miesiąca. Do zobaczenia.